Rozwój osobisty jest nie mniej ważny. Decyzja zapadła. Piotr Jankowski, dyrektor Mławskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zrezygnował po 14 latach pracy z pełnienia funkcji. Oto oświadczenie. Obecnie oddajemy również do użytku nowy stadion. To obiekt, o jakim marzyliśmy od dłuższego czasu i jestem szczęśliwy, że prace dobiegły końca. Stadion będzie od teraz służył nie tylko miejscowej drużynie piłkarskiej, ale również naszym najmłodszym, utalentowanym sportowcom. Jakiś czas temu pojawiła się myśl, że ta kluczowa inwestycja powinna być również zakończeniem ważnego etapu w moim życiu zawodowym. Piotr Jankowski zostanie sekretarzem gminy Wierzchnia Kościelna. 27 sierpnia wygrał konkurs na to stanowisko. Tymczasem w Mławie. Przeprowadziliśmy konkurs, były 3 kandydatury, jedna kandydatura nie przeszła tej części formalnej, tak więc do rozmowy tutaj z komisją konkursową stanęło 2 kandydatów i od dnia dzisiejszego pan burmistrz Sławomir Kowalewski na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie powołał pana Krzysztofa Butryna. Człowiek sportu. Mława wie, że to dawny piłkarz Mławianki Mława i nauczyciel wychowania fizycznego. Kandydaci mieli zaledwie 10 dni na złożenie dokumentów. Ośrodek musiał funkcjonować. Nie było mowy o przestoju. Na szczęście poszło sprawnie. To jest jedna z większych jednostek naszego miasta. Ponad 60 pracowników, dużo obiektów do zarządzania, między innymi pływalnia. Teraz oddany pod modernizacji stadion lekkoatletyczny. Dodatkowo na prośbę burmistrza MOSiR opiekuje się po godzinach szkolnych szkołą podstawową nr 6, jak i teraz od we wrześniu pod swoją opiekę wziął obiekty zmodernizowane w zespole placówek oświatowych nr 3, tak więc zakres obowiązków bardzo duży. Ponadto imprezy plenerowe, zawody organizowane dla różnych dyscyplin, także trzeba mieć głowę na karku. Wykształcenie wyższe magisterskie i 5 lat stażu pracy, odporność na stres i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz kierowania zasobami ludzkimi to wymagania, którym sprostał nowy dyrektor. Powodzenia, by w praktyce poszło równie dobrze jak podczas konkursu panu Butrynie, ale i panu Jankowskiemu.